Więc zapraszam Was siódmy raz do atelier ze mną, matę tutaj. No, ostatnio znowu więcej wideo w różnych innych językach robiłem. No i numer 7 zapraszam. Co się wydarzyło? No nie za wiele. Zrobiłem zakupy, zacząłem malować jakieś obrazy. Dzisiaj właśnie paczka mi doszła. Pokażę Wam coś. Unboxing, prawda, można powiedzieć. Ale już wielokrotnie mówiłem, co prawda mi się to bardzo podoba, bo mam teraz taką gąbkę, na której piszę Molotow. O, elegancka gąbka. I mam takie ten. Nie przeliczyłem, ile ich jest, ale zaoszczędziłem porządnie. Bo teraz wszystkie, jakie są One for All, to ja je mam. Niektóre mam wielokrotnie. W niemieckim wideo mówiłem, że kupiłem sobie trójpak tego. Ale mam ich trochę więcej. To jest ten strój pak już odłożony. Zgubiłem butelki do ładowania. O! Nawet, no kurde, jak zawsze. Jakieś katalogi. Zobaczymy, co w tym jest. Zobaczymy. Może jakieś naklejki, bym się ucieszył. Zobaczymy, co tu jest. No kurde, teraz i tak już rozerwałem. Dobra. O! Lepiej niż pak. Naklejki. Papier do rysowania. Ja pierdolę. Dobra, co? Professional paper set. No ja... Dzięki Molotow za papier. Brakowało mi naprawdę papieru. Dzięki. Śmieję się, ale muszę przyznać, że nie cieszę się specjalnie z tego papieru. Ale dobra, jakby był chociaż na naklejki, albo gotowe naklejki. O, dobra. Ale nie, fajnie to wygląda. Nie? Parę tych kolorów nie miałem. O, tych niebieskich niektórych mi brakowało. No, srebrny i złoty w tym nie używam i te neonowe. Ale to są chyba, z tego co ja zrozumiałem, wszystkie i największy pakiet, jaki w internecie, na czym można jeszcze większy kupić. Dobra, zobaczymy, co jest w tym katalogu. Czy mnie też widzieć? Dobra, zobaczycie, jak ja się będę cieszył z katalogu. A. Kurwa. Pokażę Wam ten katalog. Poczekajcie, jeszcze sobie zobaczę, czy tu chociaż jakaś fajna naklejka jest. Gówno, kurwa. No, jakie kolory istnieją z tego co ja widzę, ale nie, już parę mi brakuje, nie było wszystkich. Kolor kart, ale tych one for all czy czego? No i kurde, myślałem, że kupiłem wszystkie, a tu mi zabrakło parę. I z tego co ja widzę, a nie, tych zielonych, to no te zielone są teraz ofertem. A tu jest taka książka. Co, no dobra, to spróbowałem rzeczywiście, dlatego kupiłem sobie tą skrzynkę, bo wiem, że mogę to wymieniać. Nawet mam tu gdzieś te gąbki nieużywane. Czekajcie, w talerzyku tutaj były te kurde gąbki. Gdzie te gąbki są? O. Te gąbki, no, tego mi brakowało, żeby mi coś spadło, co będę mógł sprzątać. Te gąbki kupiłem już rok temu, parę razy rzeczywiście już wymieniłem i muszę powiedzieć, że to się rzeczywiście opłaca, bo tymi farbami się strasznie no strasznie czas można pośpieszyć, są wodoodporne, tylko ten czarny jakoś się różno leje. No i tutaj są różne sposoby do użytku, czy po prostu na przykład zamiast mazakiem zaraz butelkę wylać na płótno. Po co się tu jakoś ten pieprzyć mówi się. O, to bardzo ładnie wygląda te kamienie. Co sobie też mam jeden zacząłem, czy drugi. Ale oni też już porządne kamienie biorą. Żeby, widzicie, to jest chłopska ręka, nie jakiegoś dziecka. Więc porządny kamień wziął, żeby mógł to też narysować. Czapki można tym robić. To też wiedziałem. No, no w sumie to jest jakaś fajny gadżet. Na pewno mi się... Nie przyda mi się to na workshopa chyba, bo
Chyba, że będę miał drogie materiały dla uczniów, no dżinsy. Też chciałem jeszcze wypróbować kurtkę na jesień. Sobie, jak to będzie wyglądało. Ale też mam tylko czas policzony. No w sumie okej, okay, no niech będzie ta książeczka, no. I papier. Ale professional paper. Słyszycie? Dobra, wracajmy do tego. Z tej gąbki się bardzo ucieszyłem. Bo jeszcze tam jest miejsce. Zobaczymy, jak to wygląda, jakbym chciał tą gąbkę wyjąć. Wyjmujemy razem gąbkę. Zrobimy tak. O kurwa, pierwszy wypad, drugi. Ale inaczej ta gąbka nie wyjdzie. Aha. W ten sposób to się nie da. Ale mam inny sposób. Otworzę po prostu w dół. I sobie wezmę tą gąbkę tak. O. Wow. Trzeba było zaraz tak chyba. Nie no, ta gąbka naprawdę rewelacja. Bardzo mi się to podoba, że tutaj, bo jestem fanem zresztą, użytnikiem i fanem, więc tego się cieszę. No i cóż, aktualnie chyba minęło 3 tygodnie od ostatniego razu, co zrobiłem takie wideo po polsku, ale z tego się bardzo cieszę. Muszę chyba się jeszcze mojej community po niemiecku pochwalić. I fajnie się... O! Ale kupiłem sobie ostatnio tani box tych akrylowych markerów. Też są ok, ale jest różnica. 250 euro. Niecałe 10 też cała paczka. Ale też są ok, tylko nie można ich tak... No szybciej się psują. Dobra, pokażę wam to. Jest, mam jeszcze opakowanie. Patrzę właśnie, czy mam opakowanie tej zabawki. Bo ją też kupiłem dwa razy, z uwagi na to, że wtedy nie muszę wieść ze sobą i mam w jednej pracowni i drugiej i też jest, ile tu jest tych kolorów? No powiedzmy, że też nie mało. Jest tak 3, 6, 9. Dobra, muszę otworzyć, bo nie wiem, czy będzie 10 po każdej stronie. Robimy jeszcze raz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po każdej. 20. 20 za 10. Też dobre makery, są ok. Podobnie wyglądają, trzeba je używać, pompować. W tej paczce szybko przeliczę, ale to będzie dwa razy tyle. Nie będzie tylko 10. Raz, dwa, trzy. Wezmę do ręki, będę miał łatwiej. Ile mi wypadło, to wsadziłem, tak? Nie. Te trzy zapomniałem. To trzeba doliczyć. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 4 razy to jest tak. 39 plus 15, no to jest więcej. 39 plus 15 jest, kurwa, 44, tak? 15, 9, 30. Tak, to jest w porządku. No cóż, jeden kosztuje 7. No to jak się policzymy sobie teraz 7 razy 49, to jest wiele więcej niż 250, bym powiedział. A nie chce mi się liczyć, bo... Leniem jestem. Ile ma to wideo? O kurde, 10 minut. Jeszcze nic o malowaniu, tylko o mazakach. To zacząłem. Zrobię tak, żeby był jakby film tutaj. Bo aktualnie planuję parę więcej rzeczy. Niektóre bardziej do przodu. Tu jest Rick od Rick and Morty. A tu było jakieś zwierzę, które znikło. Kurde, cały jestem teraz w tym. Tego nie będzie mi tutaj chodziło. Kurde. No, aktualnie więcej rzeczy planuję. Będę brał też taki mały udział w takiej wystawie. No i na tą wystawę maluję to. I właśnie też właśnie dużo tych makerów użyłem w tym. I wezmę was, zabiorę, wytłumaczę wam, co ja robię. Bo o tym właśnie mówiłem 3 tygodnie temu. Teraz jestem... Chodziło o to, żeby się czuć tak jakby ptak, czy jakby się miało skrzydła. Więc ja użyłem po niemiecku wielokrotnie słowa, które
ja azocyuję, czy dla mnie są takie słowa, które mi dawają skrzydła, powiedzmy. I na przykład wolność, Freiheit, tak samo jak, kurde, jak teraz, no jak się nazywa, jak nie ma wojny, kurde, to peace. No, ciepło, tutaj napisałem światło, tańczyć w deszcie, a tu tańczyć latem, słońce zresztą, ptak, tu pocałunek, muzyka, słowo miłość, tutaj będą takie figurki jeszcze i znak peace. No kurde, jak jest to słowo po polsku, nie mam pojęcia. Pieprzy mi się może. No tu muszę coś tam poprawić. No i tak to wygląda. Na razie. Więcej nie zrobiłem. Myślę, że ewentualnie coś dokręcę jeszcze później, ale na dzisiaj to macie długie wideo, jak sobie oglądam mazaki i widzicie, że nie umiem kurde liczyć, chociaż mam maturę. To było dawno temu. MATE. 30 stopni dzisiaj jest, kurde. Dobrze nawet, że tą piwnicę mam, bym powiedział.